Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam Państwa na informacje dnia. W kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach wybuchł pożar. W jego wyniku w szpitalach przebywa obecnie 26 górników. 7 z nich jest w stanie ciężkim. Nadal trwają poszukiwania jednej osoby. Jak poinformował rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros, prawdopodobnie doszło do zapalenia metanu. Trwa akcja ratownicza w kopalni węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Na powierzchnię wyjechało 36 z 37 górników, którzy znajdowali się w rejonie zagrożenia, poinformował rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. Do tej pory 18 górników przewieziono do Siemianowickiego Centrum Leczenia Oparzeń. Górnicy trafili też między innymi do szpitali w Sosnowcu i Katowicach. Tego jednego ciągle trwają poszukiwania. Tam jest zadymienie, czyli tam się gdzieś zaczął pożar. Przy czym to jest pożar bez otwartego ognia, to jest dym, co bardzo utrudnia ratownikom możliwość wejścia, znalezienia, dotarcia. W szpitalach na ten moment jest 26 osób, 18 na oddziale oparzeniowym szpitala w Siemianowicach Śląskich, z tego 7 w stanie bardzo ciężkim z uwagi na podejrzenia oparzenia górnych dróg oddechowych. Do zdarzenia doszło około godziny 20:55 na głębokości 665 metrów. W kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach najprawdopodobniej zapalił się metan, poinformował Wojciech Jaros, rzecznik katowickiego holdingu węglowego. Dlaczego on się zapalił? No, na to pytanie w tym momencie nikt nie odpowie. Na pewno wiemy, że to była 20:55, bo tak pokazały czujniki wskazujące na wzrost stężenia metanu. One odcinają prąd równocześnie z automatu. To nie jest sprawa ludzka. No, dlaczego się zapalił? No, trudno powiedzieć. Naprawdę musimy czekać na opinię specjalistów. Metan jest przyczyną wielu wypadków w górnictwie. Tylko w ubiegłym roku w kopalniach zanotowano 7 przypadków zapalenia metanu. Od 1990 do 2013 roku w polskich kopalniach węgla doszło do 42 pożarów lub wybuchów tego gazu. Śmierć poniosło 88 osób, 117 zostało ciężko rannych, a 112 odniosło lekkie obrażenia. Najtragiczniejsza w skutkach była katastrofa w kopalni Halemba w 2006 roku, w której zginęło 23 górników. W 2009 roku pożar i wybuch metanu w kopalni Wujek Śląsk pochłonął życie 20 pracowników. Drogi w 4 polskich województwach znalazły się na liście 20 najniebezpieczniejszych w Europie. W specjalnym raporcie dotyczącym liczby ofiar na drogach w poszczególnych regionach Komisja Europejska wymieniła województwa łódzkie, śląskie, wielkopolskie oraz mazowieckie, które jest na jej szczycie. Niechlubną listę 20 europejskich regionów, w których na drogach ginie najwięcej osób, otwiera województwo mazowieckie. Na drogach regionu, którego stolicą jest Warszawa, w 2012 roku zginęło 587 osób. Bardzo dużo ludzi ginie również m.in. we włoskim Latium czy francuskim Île-de-France. Są one regionami, w których znajdują się duże, gęsto zaludnione metropolie i to jest głównym powodem tak dużej ilości wypadków. Na liście najniebezpieczniejszych regionów znalazły się również województwa łódzkie, śląskie i wielkopolskie. Według wyliczeń Komisji Europejskiej prawie 1/4 wszystkich ofiar wypadków drogowych pochodzi z 20 regionów wymienionych w raporcie. Na liście regionów, w których najwięcej osób zostaje rannych na drogach, przodują Włochy i Niemcy. We włoskim regionie Lombardzie w 2012 roku rannych zostało ponad 48,5 tysiąca osób. Eksperci podkreślają, że winę za tak dużą liczbę wypadków w Polsce ponosi nie tylko kiepski stan infrastruktury drogowej, ale również brawura polskich kierowców. Zatrważające są również dane o pijanych, którzy siadają za kierownicę. Już dziś Mary Wagner będzie gościem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także Radia Maryja i telewizji Trwam. Świadectwo, które będzie można wysłuchać dzięki katolickim mediom, wpisuje się w serię spotkań kanadyjskiej obrończyni życia w czasie ponad 2-tygodniowego pobytu w Polsce. 38-letnia kanadyjska działaczka pro-life Mary Wagner spędziła w więzieniu blisko 2 lata. Była oskarżona o naruszanie stref ochronnych wokół klinik aborcyjnych w Toronto, gdzie dokonuje się tzw. aborcji. Modliła się tam i przekonywała kobiety do zaniechania tzw. aborcji. Swoje świadectwo przedstawi dziś podczas spotkania w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 7 października o godzinie 15 w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zagości wielka obrończyni życia Mary Wagner z Kanady. Nasza uczelnia, która pragnie wypełniać testament Jana Pawła II,
i budować kulturę miłości, kulturę życia, zaprasza wszystkich chętnych na to spotkanie. Moim powołaniem jest obecność przy tych, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli najbardziej ubogich i najmniejszych istotach ludzkich, które są zagrożone śmiercią, zwróciła uwagę obrończyni życia. Pamiętajmy, każda nasza działalność musi być zakorzeniona w Bogu, podkreśliła Mary Wagner. Oczywiście ten strategiczny wymiar jest bardzo ważny. W jaki sposób zmienić prawo, żeby ono chroniło życie nienarodzonych dzieci? Wydaje mi się, że ta metoda małych kroczków, dostrzegania w każdej osobie, w tym kontekście nienarodzonych, Chrystusa, jest małą drogą, którą każdy z nas może zastosować wobec naszych bliźnich. Również wobec tych nienarodzonych maleństw, które nawet dzisiaj być może są mordowane na całym świecie. Kanadyjka będzie także gościć w programie Rozmowy Niedokończone w telewizji Trwam o godzinie 18.15. Dziś obchodzimy Dzień Modlitwy w intencji pokoju i zaprzestania walk w Syrii i Iraku. Modlitwa ta jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, który prosił, aby we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej modlić się w tej intencji. Prześladowani, ale nigdy nie zapomniani. To hasło przyświeca dziś modlitwie w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Patrzyliśmy na ten krzyż, kiedy byliśmy zmuszani do opuszczenia naszych domów. Jest to krzyż bólu, smutku i nadziei, krzyż sprzeciwu i wytrwałości tych, którzy znoszą niesprawiedliwość, ale zachowują go w miłości. Przenosimy ten krzyż z naszych ziem w Niniwie do innych krajów i nadal trzymamy się go kurczowo. Mimo wszystko można zobaczyć uśmiech na naszych twarzach. Tym świadectwem irackiego seminarzysty Papieskie Stowarzyszenie Pomóc Kościołowi w Potrzebie zaprasza do modlitwy o pokój i ustanie prześladowań w Iraku, Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. Modlitwa we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej odbędzie się we wszystkich 19 krajach, gdzie obecne są biura stowarzyszenia, ale zaproszeni są do niej ludzie dobrej woli na całym świecie. Patriarchowie Bliskiego Wschodu z Iraku, z Syrii, jak również papież Franciszek cały czas apelują o modlitwę, podjęcie działań również, które będą zmierzały do pokoju i zaprzestania prześladowań w Iraku i Syrii na całym Bliskim Wschodzie. Dlatego Stowarzyszenie Pomóc Kościołowi w Potrzebie we wszystkich krajach, w których jest obecna, więc to jest 19 krajów, ogłasza dzień 7 października, czyli wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej dniem modlitwy o pokój w Iraku i w Syrii na całym Bliskim Wschodzie. Widzimy, że sytuacja niestety cały czas jest dramatyczna, że bojownicy ISIS są na granicy stolicy kraju, Bagdadu. To daje dramatyczny obraz tego, co dzieje się w Iraku. Cierpią wszyscy, ale cierpią również nasi bracia w wierze, chrześcijanie, którym chociaż przez modlitwę możemy przyjść z pomocą. Liczba wyznawców Jezusa w krajach opanowanych przez islamskich ekstremistów dramatycznie maleje. W obliczu tej tragedii naszym obowiązkiem jest modlitewne wsparcie dla nich. Specjalnie z tej okazji przygotowane rozważania różańcowe, litanie, a także świadectwa chrześcijan z Bliskiego Wschodu można znaleźć na stronie internetowej www.pkw.org. Dżihadyści z Państwa Islamskiego opanowali już ponad 70% strategicznego miasta Kobane, które leży na granicy z Turcją i jest zamieszkałe przez syryjskich Kurdów. Mieszkańcy miasta walczą z czasem, aby uciec przed dramatem, jaki spotkał mieszkańców innych miast podbitych przez radykalnych islamistów. Mieszkańcy miasta Kobane uciekają steroryzowani strachem przed dżihadystami, którzy dopuszczają się okrutnych zabójstw, gwałtów i rabunków. Mimo zaciekłego oporu kurdyjskich obrońców miasta, znanego również pod arabską nazwą Ain al-Arab, dżihadystom udało się opanować dzielnicę przemysłową. Czarna flaga oznaczająca Państwo Islamskie została umieszczona na najwyższym wzgórzu miasta oraz na kilku wysokich budynkach. Według szacunków Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka miasto opuściło ponad 160 tysięcy mieszkańców. Wczoraj amerykańskie władze oskarżyły jednego z mieszkańców miasta Chicago o próbę wspierania zagranicznej organizacji terrorystycznej. Mohamed Hamza Khan podczas zatrzymania miał znajdować się na lotnisku w drodze do Syrii, gdzie miał włączyć się w walki po stronie Państwa Islamskiego. Czy dojdzie do porozumienia w sprawie irańskiego arsenału jądrowego? Dotychczasowe próby mediacji nie przyniosły konkretnych rezultatów. Dziś kolejna szansa. W Teheranie przedstawiciele Iranu będą w tej sprawie rozmawiać z obserwatorami ONZ. Światowa opinia publiczna z uwagą przygląda się temu, co dzieje się wokół irańskiego programu nuklearnego.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej chce przyspieszyć pracę nad porozumieniem w tej sprawie. Ostateczny termin jego zawarcia mija 24 listopada. Wiele nadziei na osiągnięcie kompromisu pokładanych jest w dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli Iranu z obserwatorami OBWE w Teheranie. Będziemy mieć okazję do omówienia postępów, które zostały wykonane w odniesieniu do programu nuklearnego Iranu. Jest to priorytet nie tylko dla Izraela, ale także dla Stanów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej. Jeśli Iran nie przyspieszy współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, to kraje Zachodu nie zniosą nałożonych na ten kraj sankcji. Istnieje podejrzenie, że Teheran pod pretekstem cywilnego programu jądrowego buduje arsenał broni jądrowej, czemu Iran zaprzecza. Negocjacje z Teheranem prowadzone przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Chin i Rosji miały pierwotnie zakończyć się w lipcu, ale termin ten został przesunięty na listopad. I to już wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w porannym wydaniu Informacji Dnia, a kolejne przegaszamy już o godzinie 10. A za chwilę informacje o pogodzie. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. A na początek zobaczmy, jak będzie się kształtowała sytuacja synoptyczna w Europie. Nad Wyspami Brytyjskimi widoczny jest głęboki i aktywny niż z frontami atmosferycznymi, który swym zasięgiem obejmuje zachodnią Europę. Natomiast na wschodzie kontynentu widoczny jest rozległy wyż nad Rosji. Warunki pogody nad wschodnią Polską kształtować będzie wspomniany wyż, a na zachodzie zaznaczy się wpływ niżu z nad zachodniej Europy. Dziś nad zachodnią i północną częścią Europy będą panowały fatalne warunki pogody. Tutaj pochmurno, deszczowo oraz silny wiatr. Deszczowo będzie również na Bałkanach. W Moskwie pogodnie, ale chłodno, około 8 stopni. Nieco cieplej w Warszawie, około 16, a najcieplej na południu Europy i tu 24 stopnie Celsjusza. Tak wygląda prognoza pogody dla Europy, a już teraz zerknijmy na mapę Polski. Dziś czeka nas kolejny słoneczny dzień. Na ogół w kraju będzie słonecznie. Jednak po południu od zachodu wkroczy front atmosferyczny. W zachodniej Polsce nastąpi wtedy wzrost zachmurzenia. Według prognoz sporo chmur pojawi się również na Pomorzu i krańcach wschodnich Polski. Późnym popołudniem słabe opady deszczu mogą pojawić się na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, a także na wybrzeżu. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 14 stopni na Podlasiu do 20 na południu Polski. Wiatr silny, w górach bardzo silny i porwisty. Barometry wskażą około 1022 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę. Więcej informacji tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 10. A tymczasem zapraszam Państwa na szczegółową prognozę pogody dla regionów.